20 stycznia wspominamy błogosławionego Eusebiusza z Ostrzychomia, prezbitera. Eusebiusz urodził się w Ostrzychomiu około roku 1200. Dzisiaj to węgierskie miasto nosi nazwę Esztergom. Pochodził on z bogatej chrześcijańskiej rodziny. Już w dzieciństwie i wczesnej młodości stronił od pustych zabaw, dowcipów i ucztowania, pamiętając o słowach proroka Jeremiasza. Dobrze jest dla męża, gdy dźwiga jarzmo w swojej młodości. Eusebiusz naukę rozpoczął w szkole katedralnej w swoim mieście. Tam też otrzymał święcenia kapłańskie, a potem był kanonikiem katedralnym. Już wtedy wyróżniał się pobożnością i niezwykłą hojnością wobec biednych. Podczas najazdu Tatarów w roku 1241 ratował swoje życie, ukrywając się w lasach Pilisium, gdzie spotkał wielu świętych mężów żyjących samotnie. W 1246 roku, rozdawszy cały swój majątek biednym, za zgodą biskupa z kilkoma towarzyszami, rozpoczął życie pustelnicze w pobliżu Szanto. Było ono wypełnione pokutą i kontemplacją. Wspólnota w klasztorze pod wezwaniem Świętego Krzyża przyjęła tę samą surową regułę, co eremici z drugiego klasztoru Świętego Jakuba, założonego w 1215 roku przez biskupa Bartłomieja z Peczu na górze Patax. Wkrótce Eusebiusz doprowadził do połączenia tych klasztorów i został przełożonym pustelników naddunajskich. Nadał nowemu zgromadzeniu nazwę Zakon Braci Świętego Pawła, pierwszego pustelnika, i już jako prowincjał zabiegał o jego zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. W 1263 roku na kapitule przyjęto tę nazwę. Papież Klemens V zatwierdził zakon Paulinów w 1308 roku. Eusebiusz z Ostrzychomia zmarł 20 stycznia 1270 roku. Jego ciało pochowano ze czcią w klasztorze Świętego Krzyża. Niestety podczas najazdów Turków na Węgry w XIII wieku jego grób uległ zniszczeniu. Mimo to kult Eusebiusza w zakonie Paulinów nadal się rozwijał. Szczególnie bogata jest ikonografia powstała w kościołach i klasztorach paulińskich w XVI oraz XVII wieku. Mimo że nigdy nie był beatyfikowany, Paulini przypisywali mu tytuł błogosławionego. Uznając rację tego zakonu, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła 16 listopada 2004 roku nowy kalendarz liturgiczny Paulinów, w którym zezwoliła na włączenie do niego pod datą 20 stycznia święta błogosławionego Eusebiusza z Ostrzychomia, kapłana i założyciela zakonu. Módlmy się. Boże, dzięki Twojej łasce błogosławiony Eusebiusz wytrwale naśladował Chrystusa ubogiego i pokornego. Sprawdzaj go wstawiennictwem, abyśmy wiernie trwając w naszym powołaniu osiągnęli doskonałość, której wzór nam dałeś w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.